Patent polegał na tym, że stare wojsko nie zapina opinaczy. Oni chodzą z rozpiętymi opinaczami. Jak idą w tych swoich po jednostce, to tak dzwonią, nie? A ja miałem zapięte opinacze, a mi też tak dzwoniło. I cały czas chodziłem w rękach kieszeni, co nie można było. I to było tak, kurwa, co jest żołnierzu? A o co chodzi? No i później było tak, że stwierdziłem, że pójdę do lekarza. To jest, codziennie rano wychodził kapral, tam była, wiesz, zbiórka i tak dalej. No i ten kapral mówi tak, który kurwa do lekarza? No dobra, no to ja. No i poszedłem do lekarza. No i tam pobieramy się, rozbieram się do tych kaleson. Prysznic co tydzień tylko był. Zmiana kaleson co tydzień. I jeszcze trzeba było tak, tu śpisz, a kurwa prysznic jest tam, nie? I trzeba zapiętalać po prostu z buka normalnie, wiesz, czwórkami biegiem, nie? No i lekarz się pyta, z czym przychodzę?